Mowa o krzyżu dla tych, którzy giną, jest głupstwem, ale dla nas, którzy jesteśmy zbawieni, jest mocą Bożą. Pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, 18 werset. Czym jest krzyż? W krzyżu naszego Pana Jezusa Chrystusa dostrzegam Boży plan, by zrealizować Jego cele i nadać moc Jego radom i zamierzeniom w odróżnieniu od planów człowieka. Od strony człowieka były dwa kawałki drewna. Były to dwa kawałki drewna zbite razem i kilka gwoździ z dziurą w ziemi. To był pomysłowy, ale wyjątkowo złośliwy sposób na zadanie bolesnej śmierci znienawidzonemu skazańcowi. To był plan człowieka, chociaż szatan zadbał o to, aby wprowadzić swoją moc przez wpływ na świat, na Żydów i na pogan i pokazać, do czego zdolni są ludzie działający przeciwko Bogu. W Panu Jezusie Chrystusie Bóg objawił się w ciele, dając samego siebie, spotykając szatana, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią i uwolnić tych, którzy przez strach przed śmiercią byli przez całe życie w niewoli, aby mógł wypróbować i pokazać charakter świata i zasadniczy kontrast pomiędzy stanem samego siebie, świętego, błogosławionego, niepokalanego i oddzielonego od grzeszników, a grzesznym człowiekiem. I tu po raz pierwszy rozbłysło światło boskiego charakteru w prawdzie, świętości i łasce, gdyby to, jakim on sam był, jakim był człowiek, w przeciwieństwie do niego, było ukryte, krzyż z jego treścią nie mógłby być objawiony w prawdzie. Bóg objawił to wszystko w krzyżu, przez krzyż naszego Pana Jezusa Chrystusa. Charakter jego oceny, co powinien był uczynić w postępowaniu z grzechem i na co grzesznik zasłużył z Bożej ręki, był również widoczny. W świętości zostało to w pełni objawione. W cieniu krzyża brzemię swoje, o wędrowcze złóż. Skończ wędrówki, niepokoje, spocznij już. Pieśń 282. W cieniu krzyża brzemię swoje, o wędrowcze złóż. Skończ wędrówki, niepokoje, spocznij już. Galacjan, list do Galacjan, 6 rozdział, 14 werset. Co do mnie, nie daj tego Boże, abym miał się chlubić chyba tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Krzyż objawia łaskę. Dostępne każdemu bezpłatnie dary w miłości bardzo obficie działają przez krzyż. Jednorodzony Syn został zesłany z chwały na wysokości, aby ponieść należny nam gniew, abyśmy mogli mieć udział w chwale, która została mu dana i być kochanymi tak, jak on jest kochany. Nie można też pominąć cudu jego osoby, Boga objawionego w ciele. Tak, Boga objawionego w ciele. Taki był Baranek Boży. Grzech w człowieku był zaprzeczeniem tego, że Bóg jest ponad człowiekiem. Syn Boży jako Syn Człowieczy poniósł Jego wyrok. Jego wyrok, dla Niego ten sąd nie był czymś małym lub lekkim. W trakcie sądu w trzech godzinach ciemności wydobyła się z jego ust skarga. Boże mój, czemuś mnie pozostawił? Słowa pełne i bolesne same w sobie, a jednak
jedynie słabo wyrażające to, co on czuł, a przecież objętość jego serca i umysłu była nieskończona. To, kim on był, stało wyraźnie wtedy i tam, jak pokazuje Psalm 22. Ponieważ to, czego żadne zwykłe stworzenie nie mogło zrobić, znalazło się w nim. Opuszczony przez Boga, on nie opuścił Boga. Takie było światło, które świeciło w krzyżu naszego Pana Jezusa Chrystusa i taka jest miara tego, czym byliśmy, zanim nazwaliśmy Go Panem. Miara tego, co Bóg myślał o naszym grzechu. Grzech jest jedyną rzeczą, którą mogliśmy nazwać naszą własnością. Kto mógł to wnieść do Bożej obecności? Kto mógł ją rozliczyć, poniósłszy jego wyrok? Poniósłszy jego wyrok, rozliczył nasze winy obciążające sumienia na wieki. Jeden i tylko jeden mógł wykonać to wszystko, a jego chwała jest wyznawana przez to, że wziął ten kubek Bożego sądu i uwolnił nas na zawsze. Co do mnie nie daj tego, Boże, abym miał się chlubić chyba tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. List do Galacjan 6,14. Mowa o krzyżu dla tych, którzy giną, jest głupstwem, ale dla nas, którzy jesteśmy zbawieni, jest mocą Bożą. Pierwszy list do Koryntian, 1 rozdział, 18 werset.